Panie wójcie, tak rzutem na taśmę prawdopodobnie uda się, jeśli nie w tym, to w pierwszych dniach nowego roku 2021 wykonać jedną z oczekiwanych i ważniejszych inwestycji na terenie gminy Sosnówka. Mowa o drodze. Jaka to droga, panie wójcie, jak doszło do jej remontu? No i ten remont był już bardzo mocno wskazany. Dzień dobry, oczywiście tak, każda inwestycja w gminie Sosnówka jest ważna. Natomiast tutaj faktycznie rzutem na taśmę, bo już mamy dzisiaj ostatni dzień roku, a prace cały czas trwają. Udało nam się dzięki przychylności również Rady Gminy, bo to też trzeba powiedzieć, sfinansować remont 1,5-kilometrowego odcinka drogi łączącego dwie drogi powiatowe w miejscowości Rozwadówka, popularnie nazywana droga koło Winniczuka. Nie wiem, czy mogę używać tego typu porównań, ale myślę, że dla naszych mieszkańców to wszyscy teraz już będą wiedzieli, o co chodzi. Jest to dosyć ważna droga ze względu na to, że skraca dojazd, nie ma konieczności jechania przez wieś dla trzech miejscowości. To jest Motwica, Pogorzelec, Dębów i części Rozwadówki oczywiście, plus jeszcze osoby, które też mają tam czy pola, czy łąki. Była to inwestycja wyczekiwana, bo droga jest w katastrofalnym stanie. Niestety, pomimo wcześniejszych prób pozyskania jakichś środków zewnętrznych na tą drogę, nie udało nam się, dlatego postanowiliśmy sfinansować to ze środków własnych, gdyż droga jest potrzebna, jest w złym stanie technicznym. Teraz będzie, myślę, że przynajmniej kilkanaście lat spokoju i równej drogi i szybkiego dojazdu dla naszych mieszkańców. Koszt tej inwestycji? Zamknęliśmy się tutaj w niecałych 230 tysiącach, co uważam, że przy obecnych cenach i jak za 1,5-kilometrowy odcinek drogi pokryte i pokrycie asfaltem, jest to bardzo dobra cena i myślę, że dużo osób się ze mną też zgodzi, że trafiła nam się tak z końcem roku nie tylko dobra, ale też niedroga inwestycja, a bardzo potrzebna i na pewno bardzo ułatwi życie mieszkańcom. Pracę wykonuje? Przedsiębiorstwo robót drogowo-mostowych z Parczewa. I jeszcze też również wójt wspominał, bo radnych interesowało to właśnie, widocznie temat chodliwy, jak każda z dróg na terenach samorządowych. Technologia, tu mowa, może podpowiem, 2 cm i 4 cm. Tak, technologię zastosowaliśmy już teraz zupełnie inną. Próbowaliśmy tą drogę swego czasu łatać, tak to nazwijmy, łatać asfaltem umieszczanym na zimno. Niestety nie przyniosło to efektu, dlatego z racji dużych ubytków nawierzchni i nierówności zastosowaliśmy technologię wyrównanie 2-centymetrową warstwą asfaltu, uzupełnienie ubytków i na to położona 4-centymetrowa warstwa asfaltu ścieralna. Myślę, że to nie tylko zabezpieczy tą drogę przed uszkodzeniami, ale posłuży przez wiele lat. Na Trzech Króli powinna być gotowa. Myślę, że zdecydowanie wcześniej. Dzięki. Jeżeli nie dzisiaj, to maksymalnie w poniedziałek będzie dopieszczona, ale z tego co wiem, to wykonawca postawił sobie za punkt skończenia tej drogi i nawet ściąga dwa urządzenia, niejedno do nakładania asfaltu.